Krewniacy na osiemnastce. Rekordowa liczba honorowych dawców krwi zebrała się w sobotni poranek w Kielnieńskim Ośrodku Zdrowia Nasze Zdrowie, aby nieść pomoc potrzebującym. I nie o rekordy tutaj idzie, ale warto wiedzieć, że w myśl tegorocznego motta akcji każda jedna jednostka krwi ratuje życie trzem osobom. Gratuluję 18 lat akcji w Kielnie i jest też rekord. No, dziękuję bardzo. Również jestem dumny, że przez te 18 lat udało nam się tą akcję prowadzić i prowadzić ją z coraz lepszymi wynikami. Również mam nadzieję, że dzisiaj z tego co wiem, jeszcze nieoficjalnie, ale prawdopodobnie około 100 osób oddało krew. Także jest to dobry wynik, ale myślę, że gdyby nawet było 50 osób, to i tak warto dla tych 50 osób taką akcję organizować. Cieszy każdy następny dawca, który dołącza do naszej wielkiej rodziny krwiodawców, który czuje tak jak my potrzebę akcji krwiodawstwa i pomocy drugiemu człowiekowi właśnie w ten sposób. Krwi brakuje i cenne są nasze akcje, bo pozwala to uzupełnić te niedobory i można ruszyć z zabiegami i przede wszystkim zabezpieczyć się w okresie wakacji osoby takie, które ulegają wypadkom i wtedy są w takich sytuacjach takich urazowych, jest największa ilość krwi potrzebna. 18 lat, pełnoletność osiągnęliście. Cofnijmy się troszkę do tej pierwszej akcji. Jak to w ogóle wyglądało? Ilu chętnych było w ogóle? Skąd ten pomysł? No tak, pomysł od naszego naczelnika Stasia Milewczyka. Przyszedł do mnie, pyta, czy może zorganizujemy akcję krwiodawstwa. Oczywiście przystałem na ten pomysł z racji tego, że od czasów wojska jestem krwiodawcą. Powiedzieliśmy sobie, spróbujemy. Spróbowaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, było to wówczas 27 litrów krwi lub 24, już tu szczegółowo nie pamiętam, ale widzieliśmy, że ludzie chętnie przychodzą. Zawiązała się taka grupa, no takich można powiedzieć przyjaciół, którzy nas wspomagają na różne sposoby. Też tacy, którzy czekają na tą ostatnią sobotę, którą tak przyjęliśmy, ostatnią sobotę sierpnia, jako stały termin. Wszystkim organizatorom akcji, honorowym dawcom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i dalszej chęci potęgowania rodziny krewnej na następne lata. Gratulujemy też postawy i dla bezpieczeństwa społeczeństwa liczymy ciągle na więcej.